Dlaczego enzymy trawienne są jeszcze ważne? Dlatego, że oprócz tego, że pomagają w trawieniu, to pomagają też w rozkładaniu metabolitów. Metabolitów, które są niepotrzebne w organizmie, które zaśmiecają organizm. I bardzo często Wam mówię, że jeżeli chcecie mieć ładną skórę, ładną cerę, to warto jeść pokarmy bogate w enzymy. Co to są za pokarmy? W naszej kuchni to są kiełki. My już mamy nastawioną rzeżuchę w słoikach. W naszej kuchni to są, to jest ananas. W naszej kuchni to może być kiwi czy papaja. Ale kiełki chyba są takie najbardziej sezonowe i najbardziej polskie. Enzymy trawienne dostarczone z pokarmu oczywiście są ekstra, ale jest ich tam dość mało, więc musielibyśmy tego jeść naprawdę garśćmi albo do każdego posiłku. A enzymy trawienne, które są w kapsułce, są standaryzowane, skondensowane jest ich naprawdę dużo. Enzymy to jest zdecydowanie ulubiony preparat Marty u nas w teamie, która opowiada o tym, że enzymy totalnie zmieniły jej wygląd, totalnie zmieniły jej kondycję cery i skóry.